Dlaczego odkryto Amerykę? Oczywiście Amerykę odkryto, ponieważ chciano odkryć drogę do Indii. Tak wszyscy wiemy, chciano odkryć nową morską drogę do Indii, więc przy okazji odkryto Amerykę. Tutaj jednak to, jak te kontynenty są poukładane na Ziemi, tu wiedziano już i udowodniono, że Ziemia jest kulą ponad półtora tysiąca lat wcześniej, i uważano, że kiedy opłyniemy tą kulę, Ziemię. Dotrzemy do Indii oraz do tego dalekiego wschodu. Dlaczego nagle była potrzebna droga do Indii? Przecież z Indiami, z Chinami, z tamtymi obszarami już się komunikowano wcześniej, już była ta wymiana handlowa. Ponieważ Turcy zdobyli Konstantynopol w 1453 roku i ta droga lądowa na wschód została zablokowana. Dlatego, oczywiście, chciano w jakiś sposób docierać. Z pominięciem tych niestety trudnych warunków lądowych i tych, można powiedzieć, w niektórych miejscach odciętych szlakach, i chciano oczywiście w jakiś sposób na ten wschód docierać. Droga lądowa była albo czasochłodna, trudna, niebezpieczna, albo zupełnie odcięta, więc postanowiono tam dopłynąć. Więc można powiedzieć, że odkrycie Ameryki. Jest efektem tego, że chciano nadal zarabiać duże pieniądze, nadal chciano handlować i chciano mieć dostęp do towarów pochodzących ze Wschodu. Więc odkrycie Ameryki, można powiedzieć, to wprost wynik chęci zdobycia bogactwa, ale nie tylko. Tutaj również chodziło na przykład o zdobycie sławy, ponieważ Hiszpańczycy Portugalczycy również poza jak wszyscy tym, że pieniądze się liczą, chcieli też troszkę tego bogactwa zdobyć oraz władzy, ponieważ uważali, że dotarcie do tamtych miejsc drogą morską umożliwi im w łatwiejszy sposób zdobycie odpowiednich materiałów, rzeczy, którymi się handluje, ale też władzy, że w łatwiejszy sposób będzie można przeprowadzić tam. Wiemy, jak to wygląda, jak to wyglądało. Operacje, które doprowadzą do tego, że te miejsca będą pod naszą władzą. A wtedy możemy zarobić jeszcze więcej. I oczywiście chęć wzbogacenia się, chęć zdobycia sławy były bardzo, bardzo ważnymi elementami. Oczywiście mamy ciekawość świata, przezwyciężenie strachu przed nieznanym. Zainteresowanie, wręcz niektórzy, wręcz niektórzy wskazują, że zainteresowanie hasłami humanizmu, ale w mojej opinii tutaj tym podstawowym elementem było utrzymanie komunikacji handlowej i zdobywanie oczywiście odpowiedniego bogactwa. Pieniądz, jak zawsze, bogactwo mocno rządzi światem. Oczywiście, dopisywano do tego takie elementy. Oczywiście, dopisywano do tego takie elementy jak chęć szerzenia wiary chrześcijańskiej, chęć nawiązywania stosunków politycznych, gospodarczych z tymi do tej pory nie tak dobrze znanymi państwami. Ale oczywiście tutaj głównym powodem były pieniądze. Pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze, a zaraz za nimi sława oraz władza. Możliwość uzyskania zdobycia władzy w tych miejscach, które znano w niewielkim stopniu, ale doskonale wiedziano, że jeśli będzie możliwość tam dopłynięcia w miarę szybkiego, to również jest duża możliwość zdobyczy terytorialnych, zdobycia władzy. Tutaj przez ten element też wówczas już patrzono. I oczywiście po tym, gdy odkryto już tą Amerykę, która wcale nie była dalekim ani też Bliskim Wschodem, to jednak te działania mające na celu zdobywanie tych terenów, podporządkowywania sobie zamieszkującej jej ludności, były bardzo intensywne. Co jeszcze można powiedzieć? Oczywiście to, że te odkrycia, to odkrycie Ameryki mogło zostać dokonane, wynikało z kilku elementów. Po pierwsze, zakończenie rekonkwisty, czyli 1492 rok to takie zwieńczenie, czyli upadek Grenady. I tutaj, oczywiście, ci rycerze hiszpańscy, portugalscy, no nie do końca mieli już tyle rzeczy do zrobienia, nie mieli już tyle okazji do zdobycia bogactwa, władzy i sławy, więc mogli te swoje chęci do czynienia dobra dla siebie przekuć, przekuć na odkrycia. Do tego oczywiście postęp wiedzy technicznej i geograficznej. Nowe doskonalsze mapy. postęp w budowie wielkich statków pełnomorskich, czyli karawele, karaki. Oczywiście to nie są tak duże jednostki, jak nam się wydaje. to są nadal jednostki nieduże. i oczywiście gdybyśmy taką jednostkę dzisiaj zobaczyli w porcie. i ktoś by nam powiedział, że tym mamy przepłynąć ocean, czy też opłynąć całą kulę ziemską, ponieważ tak myślano, że w ten sposób się na ten daleki wschód dotrze, to naprawdę chyba byśmy się popukali po głowie. Do tego upowszechniły się te nowe przyrządy nawigacyjne: busola, astrolabium, kwadrant. To rzeczy, które umożliwiały nawigację. To rzeczy, które umożliwiały wraz z tymi, to razem z tymi lepszymi, udoskonalonymi mapami, trudne słowo, pozwoliło wiedzieć, gdzie się jest i pozwoliło planować podróże. No i wynik... Było rozpoczęcie wypraw. Oczywiście początkowo niedalekich, wzdłuż Wybrzeża Afrykańskiego, no ale znalazł się taki pan, Krzysztof Kolumb, który stwierdził, że do tych Indii dotrze. Kula jest... Ziemia jest kulą, więc najprostszą metodą dotarcia do Indii, kiedy nie możemy tego zrobić, idąc z lądem, opłynąć. I oczywiście no, troszkę chyba nie policzył, troszkę chyba mu się coś nie pododawało. Myślał, że ta kula jest chyba troszkę mniej. Myślał, że ta kula jest troszkę mniejsza, i myślał, że dotrze do tych Indii szybciej. Ale pomysł był bardzo dobry. Płyniemy na zachód i w końcu, opływając kulę ziemską, docieramy do Indii. A że było tam daleko, i gdyby Ameryki nie było, to nie dopłynąłby, nie byłby w stanie, no ale szczęśliwie dla niego. Jednak po drodze mamy obie Ameryki, szereg wysp zamieszkanych przez ludzi, i oczywiście mamy coś bardzo, bardzo ciekawego. Czyli odkrycie nowego, zupełnie nieznanego lądu. Musimy sobie to uświadomić, że do tej pory ta cywilizacja zachodnia, cywilizacje azjatyckie nie wiedziały o istnieniu Ameryki. Mamy pewność, że Wikingowie, Normanowie dokonali tego już prawie 500 lat przez, przed Kolumbem. Dotarli do Ameryki Północnej, osiedlili się, ale tylko na Chwilkę. Więc to odkrycie Ameryki już dokonało się wcześniej i pierwsi byli Wikingowie. Wikingowie, którzy jednak Amerykę odkryli, tylko po prostu jakoś zabrakło im chęci, żeby tą Amerykę w ten sam sposób jak na przykład Francję czy też Anglię zdobywać. Nie było co rabować, nie było klasztorów, nie było miast, no to ich chęci były niższe. No ale Amerykę odkryto z prostego powodu, ponieważ natrafiono na nią, kiedy płynięto do Indii na Daleki Wschód i kiedy oczywiście chciano być bogatym, sławnym i zdobyć jak największą władzę. Powody, które powodują, że ludzie idą do przodu od tysięcy lat. No i oczywiście ciekawość tutaj też zaliczmy, chociaż te cechy często się łączą. Fajnie, że ją odkryto. I tu oczywiście dziękuję za uwagę i zapraszam na inne materiały.